W ostatnim czasie coraz powszechniejsze stają się humorystyczne porównania polityki z freakfightami i trzeba przyznać, że chociażby to, co się dzieje podczas obrad naszego Sejmu, sprawia, że porównania te nie są kompletnie nieuzasadnione, a oba światy rzeczywiście w jakimś stopniu się przenikają. Tezę tę potwierdzają również dwa newsy, które teraz zaprezentujemy. Kolejną osobą ze świata freakfightów, która próbuje swoich sił w polityce, jest Albert Sosnowski, który zdecydował się na bardzo zaskakujący ruch i wystartował w wyborach do Rady Miasta Warszawy z listy Lewicy. O powodach, przez które decyzja ta jest zaskakująca, napisał na Twitterze Michał Cichy, który w humorystyczny sposób zauważył, że ostatnie popisy Dragona w komentarzach pod postami KSW po walce Kalidowa z Adamkiem, kiedy porównywał tego drugiego do pewnej rowerowej części, nie do końca idą w parze z poglądami prezentowanymi przez jego ugrupowanie. W piątkowy poranek internet obiegło zdjęcie banerów wywieszonych w jednym z polskich miast, mogących świadczyć o niespodziewanej kandydaturze także innej postaci związanej ze światem freaków, a mowa tu o Mariannie Schreiber. Na sporych plakatach widnieje zdjęcie Marianny z podpisem "Wiecie, co macie robić". Początkowo chodziły pogłoski, że być może zawodniczka klautu również zdecydowała się na ostatnią chwilę spróbować swoich sił w nadchodzących wyborach samorządowych, jednak wszystko wskazuje na to, że jest to swego rodzaju performance oraz akcja medialna, mająca na celu utrzeć nosa byłemu już partnerowi Łukaszowi Schreiberowi, który jak wiemy startuje na prezydenta Bydgoszczy. Freakfighterka wstawiła bowiem zdjęcie plakatów na swoim Instagramie, podpisując je słowami: "Dla każdego mężczyzny jego kobieta powinna być zawsze pierwszą damą", co raczej w oczywisty sposób nawiązuje właśnie do posła PiS oraz jego wypowiedzi. Do kolejnej, jeszcze bardziej kuriozalnej sytuacji doszło 3 dni temu na Instagramie obecnego premiera naszego kraju Donalda Tuska, który otrzymał od jednego ze swoich obserwujących pytanie o pojedynek w Fejmie w Klatce Rzymskiej ze swoim politycznym oponentem Jarosławem Kaczyńskim i wykorzystał tę okazję, by odpowiadając wbić małą szpilkę w prezesa PiS. Ja bym chciał pana zobaczyć w rzymskiej klatce z Jarosławem Kaczyńskim Sejm MMA. To się wybory chyba nie wystarczają. Adam Security, a więc pochodzący z Węgier TikToker, który zyskał olbrzymią popularność w naszym kraju poprzez memiczne nagrania uzupełnione podkładem polskich disco przebojów i który ma już na swoim koncie przegrany debiut w klatce z guzikiem na gali Fame Reborn, chce kontynuować swoją freakową karierę. Tym razem na celowniku popularnego ochroniarza znalazł się Stifler, który został przez niego oficjalnie wyzwany do walki. Stifler. Hivatalosan is kihívást intézek ellened. Elfogadod, vagy csak félsz? Prime MMA, Cloud MMA, várom a hívásod. Ciao, ciao. Co ciekawe, na tę propozycję dość pozytywnie zareagował wywołany do tablicy celebryta, który mimo tego już jakiś czas temu po serii porażek zapowiadał koniec przygody z freakfightami, zaczął pytać swoich fanów na Instagramie, co sądzą o pomyśle takiego starcia i wygląda na to, że byłby gotów podjąć rękawice. Co więcej, odpowiedział on Adamowi również w mówionej storce, jednak była ona w języku węgierskim, w związku z czym ciężko rozszyfrować jej treść. Una masz wagesznem gondolm choć barmejk, sobie czego korte get choć horcoil. Decho elindizet siwa szanit vero modo gotrzad get. W środę odbyła się konferencja przed 4. galą Hybrid MMA, czyli federacji, która z założenia ma być połączeniem świata sportu oraz freaków i która na wydarzenie planowane na 20 kwietnia zakontraktowała takich zawodników jak Piotr Tyburski, Przemysław Szyszka czy Patryk Black Panther. Co ciekawe, konferencje prowadzili inni freakfighterzy, Paweł Tyburski oraz Hellboy. W ostatnim czasie organizacja ogłosiła też rywala Tyboriego i będzie nim znany z hotelu Paradise Marvin Kruciński. Ogólnie, jak na wydarzenie, którego karta walk w sporej części będzie zapełniona freakfighterami, konferencja przebiegała bardzo spokojnie i jedynie konfrontacja face to face właśnie pomiędzy bohaterami freakowego main eventu przyniosła nieco więcej dymów, jednak gołym okiem było widać, że były one nieco naciągane. Co? Masz pierwsze skrzyty? Ambitnie, ambitnie! Nie widzę, że Piotrek bardzo pewny siebie jest tutaj. No, na twoim tle jestem. Na moim tle? No. W środę na kanale Papi TV ukazał się obszerny wywiad z prezesem Prime MMA Tomaszem Bezrąkiem, podczas którego podzielił się on z widzami kulisami ostatnich problemów w federacji ze zorganizowaniem gali Zadyma 2.0 w Gorzowie Wielkopolskim. Przypomnijmy, że zaplanowane na przyszłą sobotę wydarzenie koniec końców nie odbędzie się w Gorzowie, ponieważ jak przyznała federacja w swoim oświadczeniu, osoby zarządzające tamtejszą areną po donosie Mai Staśko zaczęły prowadzić negocjacje w złej wierze, zbyt nachalnie usiłując wpłynąć na biznesowe decyzje organizacji, czym de facto zmusili Bezrąka oraz jego wspólników do zmiany lokalizacji gali. Prezes wyznał, że pierwsze problemy organizacyjne pojawiły się jeszcze zanim Maja Staśko zdecydowała się wkroczyć do akcji ze swoim donosem, ponieważ władze hali od początku zdawały się robić pod górkę, przesuwając termin oficjalnego podpisania umowy już na etapie załatwiania formalności, takich jak uzyskanie pozwolenia na organizację imprezy masowej czy zgody sanepidu, a tweet aktywistki tylko dolał oliwy do ognia, ponieważ od tej chwili przedstawiciele areny zaczęli zbyt mocno ingerować w działania organizacji. W dalszej części rozmowy
sprawy Bezrąk wyjaśnił, że wbrew zapewnieniom ze strony władz hali, usunięcie z karty walk kamerzysty wcale nie było ich ostatnim wymogiem, by zezwolić na organizację gali, ponieważ po spełnieniu tego warunku przedstawiciele obiektu przesłali umowę uzupełnioną o nowy, bardzo kontrowersyjny podpunkt, dający im prawo do odwołania wydarzenia w dowolnym momencie, w przypadku wystąpienia na nim, cytując, nieetycznej osoby. Był to krok, który sprawił, że federacja była zmuszona wycofać się ze współpracy z halą, ponieważ interpretacja tego podpunktu jest mocno subiektywna i wydarzenie mogło nie dojść do skutku tylko i wyłącznie z powodu czyjegoś widzimisię. Nasz dział prawny patrzy się, że został dopisany podpunkt. Hala ma prawo odwołać imprezę w każdym momencie, jeżeli uznają, że jeden z zawodników czy ktoś tam jest nieetyczną osobą. Co to znaczy nieetyczna osoba? Właśnie. I teraz sobie wyobraź, czy my jako organizacja możemy się zgodzić na taki podpunkt. W związku z tą sytuacją organizacja musiała dość szybko znaleźć nowy obiekt do zorganizowania eventu i zdaje się nie miała z tym większego problemu, ponieważ tego samego dnia opublikowała na Instagramie informację, że gala odbędzie się w warszawskim studiu należącym do grupy Polsat, w którym swoją świąteczną galę organizowała także Federacja Cloud MMA. Jak się okazało, konieczność zmiany miejsca organizacji wydarzenia nie była jedynym problemem, który spadł na barki przedstawicieli Federacji Prime w ostatnich dniach, bowiem z powodu naruszenia wytycznych społecznych platforma YouTube po raz kolejny usunęła zapis transmisji ich programu, a dodatkowo nałożyła na kanał 7-dniowe ograniczenie, w związku z czym czwartkowa zadyma była transmitowana na oficjalnej stronie federacji. Jak już wspomnieliśmy, nie jest to pierwszy raz, kiedy YouTube nakłada ograniczenia na oficjalne konto Prime'u, ponieważ podobnie było przed styczniową galą numer 7. Wówczas jednak organizacja zdołała w cudzysłowie odkręcić tę sytuację, gdyż miało się wtedy rozchodzić o roszczenie związane z prawami autorskimi, które miały zostać nałożone omyłkowo. Tym razem mimo braku oficjalnych informacji dotyczących nałożenia ograniczeń, najczęściej mówi się, że odpowiedzialny za taki stan rzeczy ma być Daro Lew, a konkretniej jego atak na Bagietę z ostatniego programu. Darek w reakcji na zwyzywanie go od Meneli zadał Michałowi dość mocny cios z otwartej dłoni, po którym w związku z rozcięciem od okularów na twarzy Michała pojawiła się krew. Menelu, zamknij się, kurwa! O, zaraz wydarzy. Liść. Część widzów uważa z kolei, że reakcja YouTube'a może mieć związek z pojawieniem się w studiu pewnego zamaskowanego osobnika, który wcześniej telefonicznie odgrażał się Kolarowi, a następnie ni stąd, ni zowąd pojawił się w środku i bezpardonowo zaatakował najbliższego rywala Lasika. Wygląda jednak na to, że organizacja Prime nie zamierza zaostrzać swoich wewnętrznych zasad w związku z ostrzeżeniami od YouTube'a oraz w dalszym ciągu przyzwala na tego typu w cudzysłowie dymy, o czym mogliśmy się przekonać już podczas czwartkowego programu, w którym to Kaczor BRS jako nowy rywal kapeli, z którym ma bardzo ostry konflikt, w pewnym momencie sprowokowany słowami Jasia ruszył na niego i zadał mu kilka celnych ciosów w twarz, po których po raz kolejny pojawiła się krew. Co prawda, tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, transmisja odbywała się na stronie Prime'u, co w zasadzie oznaczało przyzwolenie na tak zwaną wolną Amerykankę i programu nie obejmował żaden wewnętrzny regulamin. Jednak po odblokowaniu kanału, live został wrzucony także na YouTube'a bez żadnej cenzury. Jak się okazuje, za grubo było również dla samego Jasia kapeli, który dzień po programie wstawił krótki film na swoim Instagramie, na którym z wyraźną blizną pod okiem wyraża swoje niezadowolenie w związku z tym, że dochodzi do aż takich rękoczynów, a ochrona nie kwapi się do zatrzymywania takich sytuacji w porę, a nawet rzekomo podsyca do rękoczynów. Jasiu skrytykował Federację Prime, że pozwala na zbyt dużo i prosi się o delegalizację freaków, a także podał w wątpliwość swoją dalszą działalność w tym uniwersum. Naprawdę wszystko rozumiem, ale wcześniej zadyma to już była przesada. Zostanie się z pięściami, jak mamy zacząć walczyć w oktagonie, no chyba nawet zegarkiem musiał mnie tepić, skoro mi rozwalił policzek i przecież jakby mnie trafił kawałek wyżej, to mógłbym stracić oko. A ochroniarze stoją i patrzą się i czekają dopiero zostania trzeciego gonga, żeby cokolwiek zrobić. A szef ochrony krzyczy za muzej. Prime dostał bana na YouTubie za to, że krew się polała i co się dzieje dwa dni później? To samo. Nie wiem, chyba się proszą o delegalizację freak fightów, a ja mam poważne wątpliwości, czy chcesz coś takim brać udział. W środę na kanale Artura Przybysza ukazał się wywiad z Natanem Marconiem, przy okazji którego Pierzasty po raz pierwszy od dłuższego czasu zabrał głos w mediach. Tematem przewodnim rozmowy były oczywiście kontrowersyjne poczynania Boxdela, który w pierwszym z opublikowanych przez siebie w ostatnich dniach filmów dość mocno uderzył w wizerunek właśnie Natana i w odpowiedzi na jego zarzuty odpłacił się pięknym za nadobne, samemu wyciągając na niego brudy oraz zarzucając mu przede wszystkim fałszywość, zakłamanie oraz kreowanie wizerunku nie mającego zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością. Już na samym początku wywiadu, jeszcze zanim Przybysz zdążył zadać jakiekolwiek pytanie, Marcoń zwrócił się z przekazem, że Baron ma wkrótce przeprosić go za swoje postępowanie, ponieważ jego film był przepełniony manipulacjami i naciąganiem faktów. Ten cały film Boxdela, nie? Co tam był mój wątek, to będą jakby przeprosiny
ze strony Boxdela za to, że w ogóle coś takiego nagrał, że zmanipulował fakty. Chwilę później Nathan zapewnił, że wbrew temu, co sugerował Boxdel na live'ie Aferek podczas rozmowy telefonicznej, wykrzykując, że Nathan nic na niego nie ma, kompromitujące go materiały naprawdę istnieją i znajdują się na specjalnym pendrive'ie, który jest zabezpieczony na tak zwaną czarną godzinę. Ponadto na potwierdzenie swoich słów Bóg Estetyki pokazał Przybyszowi screeny wiadomości wymienianych z bliżej nieokreślonym przedstawicielem Federacji Fame, podczas których ten wyrażał nadzieję, że nigdy nie dojdzie do publikacji wspomnianych brudów, które miały dotyczyć także właśnie największej frikowej federacji w Polsce. Mam nadzieję, że nagrania związane z Fame nigdy nie wyjdą. Wiesz, ja jutro. Widzę. Potwierdzasz, prawda? Tak. Moje słowa. Po chwili Marcin uchylił rąbka tajemnicy odnośnie tych materiałów, podtrzymując, że mają one dotyczyć m.in. gruźb kierowanych także w stronę jego rodziny, a nawet rzeczy, za które według niego Boxdel mógłby trafić za kratki. Co więcej, pod koniec rozmowy Nathan przyznał, że nagrane zostały też bardzo mocne wypowiedzi Boxdela na temat prezesa Fame'u Rafała Pasternaka. Na Rafała Pasternaka takie obrzydliwe rzeczy nagadał. Następnie Marcin przeszedł do odpowiadania na najpoważniejsze zarzuty Boxdela ze wspomnianego na początku newsa materiału. Pierwszy z nich dotyczył rzekomej zdrady na swojej ówczesnej partnerce, co trzeba przyznać byłoby sporą rysą nakreowanym przez pierzastego wizerunku postaci swego rodzaju moralizatora w relacjach damsko-męskich, który brzydzi się tego rodzaju nadużyciami w związkach. Marcin zaprzeczył, jakoby kogokolwiek zdradził, ponownie podkreślając przede wszystkim, że w tym czasie nie był w związku. Ponadto w zasadzie powtórzył swoją wersję zdarzeń, przedstawianą zarówno na Instastories, jak i podczas telefonicznej konfrontacji z Boxdelem na Aferkach, którą cytowaliśmy w poprzednich odcinkach. Ostatecznie wersja Nathana jest taka, że chciał on jedynie pomóc zagubionej dziewczynie w powrocie na dobrą życiową ścieżkę i koniec końców to ona go skrzywdziła, a nie on ją. Dodał także, że nawet gdyby w tym czasie był w związku, to i tak do niczego nie doszło, ponieważ on nie ma w zwyczaju robić niczego z dziewczynami poznanymi w klubach. Kolejny argument Boxdela dotyczył brania przez Nathana sterydów oraz narkotyków, co sam niejednokrotnie wypominał innym postaciom ze świata freaków. Baron starał się wytknąć w ten sposób hipokryzję pierzastego, który budował wokół siebie otoczkę postaci będącej ponad tym, utrzymując, że jest w cudzysłowie czyste. W odpowiedzi na ten zarzut Marcin podkreślił, że wszystkie przytoczone przez Boxdela informacje już dawno były jawne, ponieważ się do nich przyznawał. Jednocześnie zarzucił Michałowi manipulację, sugerując, że specjalnie przedstawił on sprawę w taki sposób, by obrócić podane już do opinii publicznej fakty z jego życia przeciwko niemu. Ja gardzę i gardziłem normalizowaniem narkotyków, normalizowaniem takich rzeczy, a on przedstawił to w filmie, jakbym sam był kurwa ćpem, który udaje, że nie ćpa i mówi innym, wypomina, że ćpają. Nie, sam o tym publicznie mówiłem, tylko wiadomo, że mój film może zobaczyło 300 tysięcy osób, jak o tym mówiłem, że kiedyś brałem na... Podobną narrację Bóg Estetyki zastosował wobec zarzutu zażywania środków dopingujących, również podkreślając, że już dawno się do tego przyznał. Warto jednak w tym miejscu podkreślić, że Nathan wielokrotnie był pytany wprost, czy brał sterydy i jak ognia unikał bezpośredniej odpowiedzi na pytania dotyczące tego tematu. Boxdel w swoim materiale zarzucił również Marconiowi, że ten jest fałszywy oraz zakłamany i cały czas oszukuje innych, w tym swoich widzów. Co ciekawe, Nathan nie zaprzeczył takiej opinii, twierdząc, że zdarza mu się, jak to delikatnie ujął, zmienić zdanie, jednak dalszą częścią odpowiedzi zasugerował, że manipuluje faktami na potrzeby swojej frikowej działalności i wizerunku, który kreuje w tym świecie. Że jestem fałszywy, tak? Że jesteś fałszywy, że też kłamiesz, oszukujesz ludzi. Myślę, że tak, że zdarza się, że skłamię. Jak jestem we frikach i Denis mnie zaatakował i zadzwoniłem na 112, to wydaje mi się, że tak naprawdę nie zadzwoniłem na 112. Michał powiedział, że ludzie biorą mnie na parze, jestem zakłamany. Kurwa, przecież to są freak fighty i on mi płaci za to, żebym to robił. Po chwili Nathan zdetonował chyba największą bombę podczas tego wywiadu, wyciągając na światło dzienne informację, która obiła się już dość szerokim echem w internecie. Mianowicie, pierzasty zasugerował, że na najbliższej majowej gali Fame Boxdel miał się zmierzyć z Wielkim Bu, a starcie miało być ustawione tak, by potrwało minimum 3 rundy. Miał mieć walkę w maju z Wielkim Bu, która miała być ustawiona na przykład. I kto miał ją wygrać? Wielki Bu tą walkę wygrał oczywiście, ale miała być ustawiona, że będzie trwała minimum 3 rundy. No to będzie, że gruba jest informacja, tak mi się wydaje, widzowie. No cóż. Do tych doniesień dość szybko postanowił odnieść się jeden z bohaterów rzekomej ustawki, czyli znajdujący się w Tajlandii Wielki Bu, który wrzucił na swoje Instastory shota wypowiedzi Marconia, uzupełnionego humorystycznym dopiskiem o treści: Boxdel, czemu nie dzwonisz, że mam walkę w maju w Fame? Mam nadzieję, że skoro ustawiona walka, to zgodziłem się za duże pieniądze. A tak serio, to nie spodziewałem się swojego wątku w tej dramie. O komentarz w sprawie wypowiedzi
wypowiedzi Natana dotyczącej rzekomych zamiarów zorganizowania ustawionej walki zapytaliśmy także Federację Fame, która zdementowała te doniesienia pisząc: oficjalnie dementujemy wspomnianą insynuację, taki proceder byłby poważnym przestępstwem, jest dokładnie odwrotnie, Federacja Fame aktywnie działa na rzecz eliminowania tego typu praktyk. Wywiad z Marconiem trwa aż ponad 40 minut i zostało w nim poruszonych wiele innych ciekawych wątków, takich jak chociażby konflikt oraz sprawa sądowa z Arkiem Tańculą. Jeśli interesuje Was ten temat, odsyłam do pierwotnego źródła na kanał Artura Przybysza, link w opisie oraz karcie powyżej. Pozostając jeszcze w temacie Natana, ten podczas swojego ostatniego gym vloga poinformował, że wbrew wypowiedziom Boxdela, w których odgrażał się, że będzie dążył do zablokowania go w Federacji Fame, nic takiego nie ma miejsca, o czym przekonał się u samego źródła, a więc w rozmowie z prezesem Federacji Rafałem Pasternakiem oraz innym pracownikiem Fame'u. Nie dostałem żadnej kary, nie dostałem żadnej blokady. Dzwonił do mnie jeden z najlepszych ludzi, jakich znam, czyli Rafał Pasternak, przepraszam, nie do mnie, do mojego menadżera, oraz Piotr Lili. I uspokoili mnie, że broń Boże, nie ma to żadnego wpływu i Boxdel ma gówno do gadania. Jak się okazuje, Boxdel nie jest jedyną osobą, z którą w ostatnim czasie musi użerać się Natan, który w piątkowe popołudnie wstawił krótkie instastory, na których kolokwialnie mówiąc pogania jakichś młodych chłopaków, którzy według relacji mieli nachodzić jego mamę w miejscu jej zamieszkania. Nie, chodźcie, wróćcie. No wróćcie, wchodzicie, takie kozaki jesteście w kilka osób. No mówcie, wchodzicie pod mój blog, dzwonicie do mojej mamy, przepraszam, pod domofon. No co? No wróćcie. No chodźcie. No chodźcie. No chodźcie. Chodźcie, kurwa. Właśnie, dzieciaczki. Spierdoliłem w pięciu. Marcoń zaznaczył, że wbrew temu, jak wyglądali chłopacy na nagraniu, są oni zaledwie 2-3 lata młodsi od niego, w związku z czym nie miał do czynienia z dziećmi. To są przecież jakieś dzieciaki. Ty postraszyłeś dzieciaki. Po pierwsze, w chuju to mam, czy są dzieciaki, czy nie, jeżeli naruszają prywatność mojej mamy. A po drugie, oni są ode mnie młodsi od 3 lata? 2? To, że ja wyglądam na wyrośniętego skurwysyna, to nie znaczy, że ludzie, którzy wyglądają młodzi ode mnie, są młodsi ode mnie. W poniedziałek Sylwester Wardenga opublikował serię Instastories, na których informuje widzów, że zarówno on, jak i inni twórcy ze świata internetu padli ofiarami tak zwanego spoofingu. Mowa tu o ataku hakerskim na telefony, a dokładnie numery telefonów, które wyciekły, przy pomocy których napastnicy mogą dzwonić do innych osób, a te myślą, że odbierają połączenie właśnie od właściciela zaatakowanego numeru. Ofiarą takiej sytuacji stał się na przykład Kacper Błoński, z którego numeru telefonowano m.in. do Wojtka Goli. To nie jesteś ty, k***a. No jak? No to nie jest twój głos. No chłopie, ktoś dzwoni z mojego numeru. Mamy Kacpra, mamy Kacpra. No to jak? No ja też nie dzwonię. No to ja nie wiem. To ktoś musi... Wygląda na to, że skala tego procederu nie jest mała i o podobnej sytuacji opowiedział chociażby Arek Tańcula, który przyznał na swoim Instastories, że odebrał telefon od Wojtka Goli, podczas którego po drugiej stronie słuchawki byli jacyś nastolatkowie. Zaraz po zakończeniu rozmowy także z jego numeru zaczęto notorycznie wydzwaniać do innych osób, w związku z czym Arek z góry przeprosił za takie sytuacje. Co więcej, jakiś czas później Aroy poinformował, że ponownie do niego zadzwoniono z numeru Wojtka i tym razem użyli jego głosu wygenerowanego przez AI, przez co na początku był przekonany, że rzeczywiście rozmawia z włodarzem i dopiero śmiechy w tle naprowadziły go na to, że był to fake. Również Krzysztof Stanowski opublikował tweeta poświęconego spoofingowi, w którym to poinformował, że blokuje wszystkie numery, które dzwonią do niego po 22, pokazując, że dzieje się to nagminnie oraz z racji, iż na liście połączeń był także Nitrozyniak. Stanowski dodał, że Sergiusza nie zalicza do tej grupy, ponieważ pod niego także ktoś się podszywa. Jakby tego było mało, hakerzy podszywają się nie tylko pod numery telefonów, ale i pod YouTube'owe konta, tak jak miało to miejsce w środę wieczorem na live'ie z Don Casio, który realizowany był na kanale Koloseum. Wówczas ktoś podszył się pod Boxdela i jeden do jednego odzwierciedlił jego profil, a wiarygodności dodawało to, że konto w jakiś sposób zdobyło weryfikację, w związku z czym zarówno widzowie na czacie, jak i prowadząca myśleli, że komentarze pisze prawdziwy Michał. Podrobione konto ma już obecnie zmienione zdjęcie profilowe, jednak podczas live'a miało ustawione to samo zdjęcie, które Michał ma na oficjalnym profilu. Co ciekawe, fejkowy Boxdel wywołał na transmisji niemałe poruszenie i nawet wdał się w małą wymianę zdań z Kasiuszem, ponieważ pisał na czacie m.in., że ma na niego naprawdę grube brudy, podważał lojalność jego kolegów, a także zapowiadał na niego film. Wiadomości te zostały przekazane Życińskiemu, który z lekkim zdziwieniem postanowił się do nich odnieść. Ale Bogdan jest na czacie? Na to wygląda. I wygląda na to, że jest to konto oficjalne. Ciekawe, czy twoi koledzy są tacy lojalni? Zobaczymy niedługo na filmie. Czy ty spodziewasz się jakiegoś filmu? Ale że Bogdan mi mówi, że na mnie jakiś film jest nagrywany? Być może właśnie sugeruje, że w przyszłości taki się pojawi. Ale to ja, proszę bardzo, bo ja nic nie mam do ukrycia. Ja tam, wiesz... Kasio to... za dużo sobie pozwala. Bogdan tak napisał? Tak.
O, to dziwne, bo ja akurat o nim przecież nic nie mówiłem, ale jak chcę, to ja mogę o nim dużo powiedzieć, bo ja akurat tutaj, jak w tym konflikcie, w którym teraz trwa, to uważam wszystkich za kury, ale tak jak powiedziałem, najgorzej tego Nitro, Dubiela i Wardęgę. O nim akurat nic nie mówiłem, ale jeżeli chcę, to ja mogę go zbesztać równo, a ja się nie boję żadnego filmu. W dalszej części Casio, sprowokowany kolejnymi docinkami i zapowiedziami wyciągania brudów przez fejkowego Boxdela, krytycznie ocenił jego ostatnie ruchy w sieci, w tym feralnego live'a, na którym zachowywał się niecodziennie, sugerując, że był na nim pod wpływem substancji psychoaktywnych. O tym, że finalnie komentarze nie były pisane przez prawdziwego Boxdela, poinformował sam zainteresowany, ale o tym w kolejnym newsie. Trwająca YouTube'owa telenowela zbudowana na kanwie dramy pomiędzy Wardęgą i Konopskim, a Boxdelem, Nitrozyniakiem oraz Dubielem charakteryzuje się przede wszystkim sporą ilością plot twistów oraz bardzo dynamicznym rozwojem sytuacji, a idealnym tego przykładem będzie sytuacja przedstawiona w tym newsie. W poprzednim odcinku przytaczaliśmy medialny spór, do którego doszło pomiędzy włodarzami Fame, w którym to przede wszystkim Boxdel jako inicjator dymów skierował w stronę Wojtka wiele gorzkich słów, zarówno personalnych, jak i dotyczących sfery zawodowej i jego działalności w Fame. Minął zaledwie jeden dzień, a Michał, jak gdyby nigdy nic, dzwoni do Wojtka na live'ie aferek celem wyjaśnienia afery spoofingowej, jednocześnie informując, że ktoś podszywał się pod niego właśnie na przytoczonym live'ie Koloseum. Słuchaj, bo tu ktoś napisał mi o tym, Casio, że na kanale Koloseum, że moje konto pisało niby, a ty powiedziałeś, że w ogóle na kilku kanałach napisało. Tak, tak. Ktoś się podszywa pod twój, nie wiem jak to jest możliwe, ale pod twój kanał YouTube zidentyfikowany. To jest fake w ogóle. To są hakerzy i też spoofują wiele numerów. Znalazłem cię, gościu. Czemu ty masz weryfikację? Just only S. Widzicie? To jest ten gość, co spamował wszystkim. I potem się robi chuj, że ja piszę jakieś gówno na jakiś tych. I że się z Casiem wyzywam. Co to jest w ogóle? Czemu YouTube tak pozwala na coś takiego, nie? Chwilę po zakończeniu rozmowy, Michał, wyprzedzając potencjalne komentarze widzów, zaznaczył, że nie odnowił on z Wojtkiem koleżeńskich relacji, lecz za namową wspólników złagodzili swoje stosunki dla dobra organizacji Fame oraz dodał, że pomimo iż wygląda to jak ustawiona drama dla zasięgów, to w rzeczywistości tak nie jest. W dalszej części streama rozwinięty został temat organizacji i Boxdel odpowiedział na pytanie zawarte w tytule transmisji, a więc co dalej z Fame? Baron przyznał, że obecna sytuacja jest trudna, ale federacja na pewno przetrwa, jednak zarówno on, jak i Wojtek w związku z ostatnimi wydarzeniami najprawdopodobniej będą musieli na jakiś czas usunąć się na drugi plan i najpewniej przy okazji najbliższej majowej gali Fame nie będą występowali przed kamerami jako medialni włodarze, tak jak miało to miejsce do tej pory. Taka reforma ma być częścią PR-owego planu federacji. Ja i Wojtek na jakiś czas będziemy musieli się zoffline'ować. Ja osobiście to bym chciał sobie wejść na konferencję, rzucić fuckersem, polecieć z niektórymi, bo już mam wyjebane i mogę to robić. Ale nie wiem, czy tak będzie, o, może tak. Czy łysi mi kazali? Nie. Jeżeli ja teraz mam swoje chore odklejki, żeby się nic nie rozpalało, to ja sam z siebie uważam, że kurwa to jest dobra droga. Należy nadmienić, że decyzja ta nie jest jeszcze przesądzona i jeśli do gali wszystko się jakoś ułoży i naprawi, to panowie zapewne dalej będą robili swoje i ich obowiązki się nie zmienią. Temat Federacji Fame oraz relacji pomiędzy tymi bardziej medialnymi włodarzami był kontynuowany w czwartkowy wieczór na twitterowym pokoju, w którym doszło do kilkugodzinnej konfrontacji Boxdela z internautami. W pewnym momencie jeden z nich wywołał temat właśnie organizacji Fame oraz zapytał o obecnie panujące w zarządzie nastroje. Boxdel przyznał, że atmosfera jest napięta i pozostałym wspólnikom nie podoba się jego konflikt z Golą, po czym stosunkowo ciepło wypowiedział się o Wojtku, znacznie zmieniając swoją narrację sprzed kilku dni. Michał przyznał, że nie potrafi długo gniewać się na Wojtka ze względu na to, ile razem przeszli oraz z uwagi na fakt, że jemu również zdarzało się zachowywać względem WG nie w porządku i ten zawsze mu wybaczał, po czym dodał, że najprawdopodobniej na przestrzeni kilku następnych dni wszystko wróci do normy. Baron swoje zgoła inne wypowiedzi o Goli sprzed kilku dni tłumaczył impulsywnością, która była spotęgowana tym, że Wojtek był w tej dramie pomiędzy nim a Wardęgą, względem którego ma ogromny ładunek negatywnych emocji. Wojtek nie jest do końca chorągiewką. Wojtek się zachowywał wobec mnie zawsze w porządku, po prostu w tej sytuacji jednej nastąpił taki konflikt, że mi się parę rzeczy nie podobało, po prostu co powiedział dla Sylwestra. My z Wojtkiem najprawdopodobniej na przestrzeni następnych paru dni będzie wszystko git, bo to jest mimo wszystko wspólnik mój, z którym zbudowałem tę firmę. Zawsze będę traktował go jako gościa, który mimo wszystko zespoił te wszystkie ogniwa na samym początku i dzięki niemu też mam wiele i jestem mu za to wdzięczny. Spuściłem w tonu, tak? Bo też zdaję sobie sprawę z tego, że jestem impulsywny i też nie był dla mnie łatwy moment wtedy. Chwilę później do twitterowego pokoju dołączył również sam Wojtek, który w dużej mierze podzielił zdanie wspólnika, zaznaczając, że od wielu lat łączy ich silna więź, którą nie tak łatwo przerwać i na przestrzeni lat mieli oni już kilka poważniejszych sporów, które nie pogrzebały ich relacji. Obaj panowie przyznali także, że dobro spółki Fame także ma jakiś wpływ na to, że są bardziej skłonni do zażegnania
sporu, do którego zresztą publicznie doszło właśnie w twitterowym pokoju i włodarze wzajemnie się przeprosili. Zdaję sobie sprawę, że może to wyglądać i kto będzie wierzyć, ten uwierzy. Kto nie będzie chciał, nikogo do tego nie zmuszam. Ale ja i Wojtek pogodziliśmy się realnie. Ej, dobra, to się przeprosi nawzajem teraz. Przepraszam, Wojtek. No ja też cię miał przepraszam za to, ale uważam, że to powinno być bardziej prywatnie i myślę, że będzie okazja się spotkać. W twitterowym pokoju, w którym Baron konfrontował się z internautami aż przez 4 godziny, nie odbyło się także bez tych mniej optymistycznych wątków i pomimo, że większość osób podchodziła do Barona w sposób pozytywny, to nie zabrakło także tych wrogo nastawionych, którzy nie gryźli się w język i w rezultacie doszło do kilku ofensywniejszych konfrontacji. Jak wstajesz rano, to myjesz zęby, patrzysz się w lustro, czujesz się jak kurwa, że wyrzucisz wszystkich ziomków po kolei, czy jest ci to obojętne? Czuję się jak kurwa, że wyrzucisz wszystkich ziomków po kolei. Cały czas mówisz, że on ci teraz zniszczy, że jakieś dawał szpilki, co chwilę coś. I co w twojej głowie, jaki tok myślenia zaszedł, że ty potem z nim, o, goals, podcasty, wszystko fajnie, ja ciebie nie zdradzę, nie ma takiej możliwości, Sylwek, wszystko będzie okej. Okay. A teraz nagle jest kurwą, co chwilę na niego filmiki i jesteś się aż tak fałszywym towarzystwem. Ty mówisz, że do ciebie ludzie podchodzą. Jak ja będę do ciebie podszedł, ja bym ci w mordę splunął. Masz rację. Zauważyłem się jak k***a i to towarzystwo i ta cała branża jest po***na. Co do w ogóle akcji takiej, że jakbyś spotkał się ze mną na żywo i splunąłbyś mi w twarz, możesz spróbować. Ale na pewno k***a, na to bym ci nie pozwolił. I też fajnie by było, jakbyś nie stosował takich gadek, stary, bo ja nie mówię do ciebie źle. Ale Witu, ale możesz mówić, dla mnie jesteś frajerem i k***a, no zachowałeś się jak frajer. Pozostając w temacie Boxdela, który w ostatnich dniach wykazuje się zdecydowanie ponadprzeciętną aktywnością w sieci i nie gryzie się w język, w środę na Twitterze podzielił się on kolejną zaskakującą informacją, jakoby walka masy z Murańskim na 95% miała odbyć się w Federacji Cloud, ale testowano wydźwięk tego zestawienia za pośrednictwem nowo utworzonego kanału YouTube, by nie wiązać tej walki z Federacją. Co więcej, stwierdził on, że to z inicjatywy Federacji wyszedł telefon masy do programu Murańskiego z Najmanem, który miał być nadzorowany przez współwłaściciela Clouda. Organizacja tworzona przez Lexi bardzo szybko zdecydowała się zdementować te doniesienia, pisząc pod tweetem Boxdela: nigdy nie planowaliśmy takiej walki, nie prowadziliśmy takich rozmów, negocjacji. Nie było takiego tematu. Michał, jeśli masz jakieś dowody w sprawie prowadzenia takich rozmów, to śmiało publikuj. Mamy więc sytuację słowo przeciwko słowu i nie mamy pewności, gdzie leży prawda. Boxdel nie uwierzył jednak w zapewnienia organizacji i w trakcie wspomnianej już dyskusji na Twitterze podtrzymał on swoją wersję zdarzeń, zaznaczając przede wszystkim, że telefon masy w trakcie programu z Murańskim nie mógł być przypadkowy i że ze swoich źródeł wie, że był pomysł zorganizowania takiej walki w Cloudzie. No to skąd w takim razie pojawił się telefon do masy ze studia Stream Online, co to jest potwierdzone? I po co w takim razie do niego dzwoniono, skoro na miejscu był właściciel? Powiem tak, ja tam nie bez powodu wrzuciłem też, że to jest na 95%, bo ja nie jestem w stanie tutaj wziąć i rzucić jakiegoś takiego turbo dowodu na zasadzie, że był przygotowany papier, nie? Tylko ja po prostu wiem o tym, że był zabieg gdzieś tam ogarnięcia tej walki właśnie w tej federacji, no i nikt mi nie powie, że nie, nie? Jak mi Cloud będzie mówić, że nie, no to ja będę mówił, że tak, no i będzie słowo przeciwko słowu. W piątek do mediów przedostała się informacja, że pochodzący z Głogowa zawodnik MMA Danis L, co bardzo wyraźnie wskazuje na dobrze znanego wszystkim fanom Freak Fightów aktualnego zawodnika Federacji Cloud MMA, spowodował wypadek samochodowy pod wpływem alkoholu. Zawodnik miał w środową noc wjechać na czerwonym świetle na przejście dla pieszych i stratować znajdującą się na nim 24-letnią Laurę. Kobieta natychmiast trafiła do szpitala, a Denis L. został przetransportowany na komendę po badaniu alkomatem, które wykazało, że w wydychanym powietrzu miał 0,5 promila. Całą sprawę jako pierwszy opisał portal Fakt.pl, który dotarł do poszkodowanej i w swoim artykule zacytował jej wypowiedź. Niejaka Laura wyznała, że L po zajściu miał usiłować ją przekupić, ponieważ bał się policyjnej kontroli, wiedząc, że znajduje się pod wpływem alkoholu. Z relacji kobiety wynika, że zawodnik jeszcze na miejscu wydarzenia obiecywał jej pieniądze większe od tych, które będzie mogła otrzymać z ubezpieczenia. Dziewczyna nie chciała jednak pójść na tę propozycję, a za sprawą świadków zdarzenia po chwili na miejscu pojawiła się policja i pogotowie ratunkowe. W miejscu należy zaznaczyć, że informacja o tym, iż pojazdem kierował Denis L. jest oparta na nieoficjalnych ustaleniach reportera Faktu i nie została jeszcze nigdzie potwierdzona. Michał Materla przerywa medialną ciszę po porażce na XTB KSW 92. Pudzianowski pilnuje Arkadiusza Wrzoska przed KSW 94. Kołecki szczerze o walce Adamek vs. Kalidow. Jędrzejczyk o rywalizacji sportowej i emeryturze. Błachowicz wskazał potencjalnych rywali w UFC. To i więcej informacji znajdziecie na zaprzyjaźnionym kanale MMA Info. Serdecznie zapraszamy.